Józef Wojciechowski, właściciel Polonii Warszawa, sprzedał w poniedziałek akcje należące do niego warszawskiego klubu spółce, do której należy pierwszoligowy GKS Katowice. W ten sposób śląski klub awansował do ekstraklasy, natomiast warszawski klub w zasadzie uległ likwidacji, przynajmniej taka jest sytuacja na dziś. To była taka zaskakująca decyzja, trochę irracjonalna i niespodziewana od wielu, wielu tygodni, od zakończenia poprzedniego sezonu. Wiadomo było, że Polonia zmieni właściciela. Taka była deklaracja Józefa Wojciechowskiego. No ale nikt nie spodziewał się, że przestanie istnieć. Na to się nie zanosiło. Ta decyzja oczywiście wywołała wielkie zamieszanie, niezadowolenie wśród kibiców Polonii, którzy dzisiaj nie pozwolili na to, żeby odbyła się konferencja prasowa z udziałem Józefa Wojciechowskiego. Wtargnęli do budynku będącego siedzibą firmy należącej do dotychczasowego właściciela Polonii. Konferencja została ostatecznie odwołana, być może się odbędzie w innym terminie. Ktoś tutaj zażartował, że najlepiej by było, gdyby odbyła się w Katowicach z udziałem właśnie Józefa Wojciechowskiego. Nie mogą się z tym pogodzić kibice, chociaż ci sami kibice, część z tych kibiców, którzy dzisiaj w sposób energiczny wyrazili niezadowolenie z decyzji dotychczasowego właściciela, już budują struktury nowego klubu, który być może zacznie rozgrywki od A klasy, czyli tak de facto od piątej ligi, być może jeszcze niżej, bo od B klasy. W każdym razie Polonia tak do końca nie przestaje istnieć, będzie w niższej lidze, ale będzie przestaje istnieć w futbolu. Józef Wojciechowski, który na pewno ma tego dość, 6 lat zarządzał Polonią i zarządzał nią w taki sposób, jak się jej pozbywa, to znaczy irracjonalnie i absurdalnie.